Bohater Euro zmienia klub Alvaro Morata do AC Milan. Po spektakularnym sezonie w barwach Atletico Madrid, gdzie zdobył 21 goli i zanotował 5 asyst, Alvaro Morata przyciągnął uwagę zagranicznych klubów, zwłaszcza jednego. Według doniesień, klub ten osiągnął porozumienie w sprawie wynagrodzenia z Hiszpanem i planuje finalizację transakcji w nadchodzącym tygodniu. Morata odegrał znaczącą rolę w sukcesie hiszpańskiej reprezentacji na Euro 2024 rok, która dotarła do finału, gdzie zmierzy się z Anglią. Pomimo zdobycia tylko jednej bramki i jednej asysty, jego wkład w grze napędzał ataki drużyny i stanowił poważne zagrożenie dla obrony rywali. To właśnie jego postawa przyciągnęła uwagę AC Milanu, który gorączkowo dąży do sprowadzenia go. Według informacji z Zlatan Ibrahimović, legendarny piłkarz i ikona AC Milanu, osobiście rozmawiał z Moratą i osiągnął porozumienie w sprawie jego pensji, która ma wynosić 4,5 miliona euro netto rocznie. Transfer ma być formalnie zakończony w przyszłym tygodniu po zakończeniu euro, gdy Morata uda się do Mediolanu na badania medyczne i podpisanie kontraktu. Koszty transferu są relatywnie niskie, wynoszące tylko 13 milionów euro, zgodnie z klauzulą odstępnego w obecnym kontrakcie Mauratti z Atletico Madryt ważnym do czerwca 2026 roku Dla Mourati będzie to powrót do Serie A po wcześniejszych występach w Juventusie i okresie w Realu Madryt, Chelsea oraz Atletico. Morata, który ma głębokie powiązania z Włochami, gdzie jego żona urodziła się i gdzie wychowują swoje dzieci, może ponownie zasmakować ligi włoskiej jako nowa twarz AC Milanu. Alvaro Morata Znany z charakterystycznej gry w polu karnym i zdolności do decydujących trafień, zyskał sobie szacunek trenerów i kibiców za swoje umiejętności i doświadczenie. Jego ewentualny transfer do AC Milan oznaczałby nie tylko wzmocnienie składu klubu, ale także powrót Hiszpana do kraju, gdzie zdobył serca wielu fanów podczas gry w Juventus. Dla AC Milan pozyskanie Mourati byłoby krokiem w stronę umocnienia pozycji w Serie A oraz w europejskich rozgrywkach. Zlatan Ibrahimowicz, który odegrał kluczową rolę w negocjacjach, widział w Moracie nie tylko doskonałego napastnika, ale także lidera na boisku, gotowego wspierać młodszych kolegów z zespołu. Morata, mający na koncie sukcesy w hiszpańskiej i europejskiej piłce klubowej oraz reprezentacyjnej, może teraz zrealizować nowe wyzwania w barwach AC Milanu, przyczyniając się do ambitnych celów klubu w nadchodzących sezonach.